fajnie, że oni dzisiaj tutaj są i że te wspomnienia, które oni ze sobą zabiorą, to będą forever, naprawdę forever. Czy to jest taktyka na dzisiejszy mecz? Jaka? Taka? No, ale my nie zdradzamy. My mamy taktykę, wymyśliłam. Brawo, czy trener ci pomagał? Czy to był twój pomysł? Nie. Pierwszy raz na Narodowym? Nie, czy już byłeś? Nie byłem. W roli kibica? Tak. Ja mam taką murawę na podwórze. Czy droga tutaj na stadion PGE Narodowy była trudna? Ile meczów trzeba było rozegrać? Ile wygrać? Pięć spotkań. Trzy mecze w grupie i później ćwierć finał, półfinał. I szósty to jest dzisiaj. Wcześniej to tak sobie to ile? 15, pewnie tak było będzie, nie? Myślę, że tak. Dzień dobry. Jak się miewacie dzisiaj przed finałem? A jak murawa? Byliście już? No to trzymamy za was kciuki. Bawcie się przede wszystkim dobrze dzisiaj. Dziękuję. Dzieci wychodzą na ten stadion, czują wielką tremę, ale jednocześnie wielką dumę, że mogą tutaj być. Tak jak my podkreślamy, grać na tym stadionie mogą tylko reprezentanci Polski, tylko finaliści Pucharu Polski i tylko finaliści Pucharu Tymbarka. I myślę, że dla tych młodych ludzi to jest ten pierwszy krok w tej przygodzie, a mam nadzieję w wielu przypadkach karierze piłkarskiej. Akurat dla mnie osobiście drugi finał. Tutaj na pewno zaangażowanie jest ogromne. Ogromne chęci, ogromna siła, taka wola walki. Ja pamiętam Ewę Pajor, naszą obecnie najbardziej rozpoznawalną piłkarkę. Jak zaczynała, pamiętam ją od małego, jeszcze też jej sędziowałam. Więc wszystko jest możliwe oczywiście, jeśli się bardzo chce, jeżeli się jest przede wszystkim właśnie wytrwałym. W każdej drużynie jest kilka naprawdę fantastycznych talentów, które jak będą tak prowadzone przez trenerów, przez rodziców, to myślę, że możemy za parę lat, siedząc tutaj na tym stadionie, mieć ogromną radość i uciechę z tego, jak oni będą nas reprezentować. Fajnie, że oni dzisiaj tutaj są i że te wspomnienia, które oni ze sobą zabiorą, to będą forever, naprawdę forever. Trenerze, pan to już ma jakiś patent na te przygody tutaj na Stadionie Narodowym. Udało się po raz kolejny, tak. Jak to się robi? No w tamtym roku przegraliśmy, więc nie można mówić, jak to się robi. No udało tak, się. Ale byliście tutaj w wielkim finale, to też ogromny sukces. To jest zasługa fajnego projektu, jaki prowadzimy w Łodzi. I myślę, że to jest klucz do sukcesu. A jakie uczucie dzisiaj? Fantastyczne, naprawdę. Czekałem rok na to. Powiedzcie, jak się dzisiaj czułyście od samego rana? Zestawaliśmy się trochę, ale spaliśmy.
jak się dzisiaj grało? Przeciwnik był trudny? No fajnie. Na poziomie. Fajne wrażenie było. A powiedzcie, jakie wrażenie zrobił na was ten stadion? Czy to było wasze marzenie, żeby dzisiaj tutaj zagrać? Tak. Finałem Pucharu Dymbarka tu mamy wielkiego szlema. Oczywiście było czterech sędziów w historii, którzy sędziowali też finał Ligi Mistrzów i finał Mistrzów Świata, ale nie mieli finału Pucharu Dymbarka, także zakończyliśmy ten sezon pięknie, z wielkim sukcesem. Po meczu, jak się czujecie? To jest niesamowite przeżycie. Masz na PGE i jeszcze wygra. Zagrać na Stadionie Narodowym to już jest coś, a jeszcze dołożyć takiego wygraną, takiego turnieju jak Puchar Dymbarku, to jest naprawdę wielka radość. Coś nie jest niesamowite, wielka przygoda. Najlepsze dla mnie są te efekty, o których marzyliśmy. W tej podziwianej reprezentacji U17. Chłopcy trzecie miejsce przecież zdobyli. 70% uczestników to są ci, którzy przeszli przez Puchar Dymbarku. Wśród dziewczynek, dziewczyny zajęły piąte miejsce, to ponad 80%. W związku z tym uważam, że właśnie od masowości gry w piłkę wśród dzieci zależy przyszłość polskiej piłki, a my MASPE związaliśmy z tym swoją społeczną misję. Staramy się doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście ten turniej był powszechny dla wszystkich, żeby on stał się taką wizytówką tej piłki na tych najniższych szczeblach, właśnie w szkołach, właśnie na podwórkach. Ciągle mamy ogromną przestrzeń do popularyzacji piłki, do tego, aby piłka dla dzieci stała się rzeczą atrakcyjną, żeby to nie komputer, a gra na podwórku wygrywała.